Wraca temat śmierci na wrocławskim komisariacie. Ginąca dokumentacja, ginące dowody, monitoring, który nie może być odnaleziony. Tłumy wrocławian spędziły noc w muzeach. No oczywiście wszystkich się nie zdąży, bo jest mało czasu, no ale zawsze warto próbować. Miasto chce pomagać osobom poszkodowanym przez przemoc w rodzinie. Został kilka miesięcy temu powołany do tego zespołu, żeby tym się zajmować. Łukasz Kocur, witam Państwa i zapraszam na wieczorne wydanie informacji Echo 24. Wraca sprawa Igora Stachowiaka, który w tajemniczych okolicznościach zmarł w jednym z wrocławskich komisariatów w maju ubiegłego roku. Do mediów wyciekło właśnie nagranie, na którym widać, jak sam zatrzymany mężczyzna jest dręczony przez przesłuchujących go policjantów, między innymi za pomocą paralizatora. Czołowi politycy Platformy Obywatelskiej na specjalnie zwołanej konferencji we Wrocławiu zażądali również szczegółowego wyjaśnienia tej sprawy. Mundurowi natomiast twierdzą, że zostało to już uczynione. W niedzielę policja rozpoczęła również procedurę usunięcia funkcjonariusza, który użył wobec Igora Stachowiaka paralizatora. Szczegóły w materiale Mateusza Czmiela. W niedzielę byli ministrowie resortu spraw wewnętrznych i administracji oraz sprawiedliwości zwołali pilną konferencję prasową po publikacji TVN-u. Reportaż rzucił nowe światło na okoliczności śmierci 25-letniego Igora Stachowiaka. Oczekujemy gwałtownych, drastycznych decyzji ze strony polityków PiS. Oczekujemy od pani premier Szydło natychmiastowej dymisji wiceministra Zielińskiego, który nadzorował tę sprawę i obiecywał jej załatwienie. Oczekujemy pełnej informacji ze strony ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka w tej kwestii dotyczących tej tragicznej historii. Na nagraniach w sieci widać, jak policjanci szarpią się z 25-latkiem kilkadziesiąt minut. Potem radiowozem zostaje przetransportowany do komisariatu policji Wrocław Stare Miasto, gdzie umiera. Przed komisariatem wybuchają zamieszki. Trwają dwa dni. Reporterzy programu Superwizjer TVN24 dotarli do nagrań z paralizatora. Śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy policji i nieumyślnego spowodowania śmierci od roku prowadzi prokuratura okręgowa w Poznaniu. Bez efektów. Nikomu nie postawiono zarzutów, a policjanci biorący udział w zatrzymaniu nadal pełnią służbę. Ginąca dokumentacja, ginące dowody, monitoring, który nie może być odnaleziony. To wszystko pokazuje, że tu jak w soczewce, w tej dramatycznej, tragicznej historii, widzimy, jak źle funkcjonuje państwo PiS, w jaki sposób łamie prawa obywatelskie, podstawowe wolności i prawa człowieka. Dlatego tych spraw nie zostawimy i mówimy dość. Po publikacji materiału w niedzielę komunikat wydała Komenda Główna Policji. Czytamy w nim, że wszystkie okoliczności podejmowane przez policjantów związane z zatrzymaniem Igora S. na rynku we Wrocławiu były uzasadnione. Pomimo wielokrotnych poleceń mężczyzna nie reagował, a wręcz przeciwnie, był coraz bardziej agresywny, stawiając czynny i bierny opór. Użycie przez interweniujących policjantów siły i tasera, a następnie kajdanek było adekwatne do sytuacji oraz do zachowania się mężczyzny, wobec którego podjęta została interwencja. Oczekujemy tej informacji na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Wniosek w tej sprawie złożymy w najbliższy poniedziałek, czyli jutro. W tej chwili nie mamy niezależnej prokuratury. Mamy prokuraturę skrajnie upolitycznioną, bo pan minister Zbigniew Ziobro nadzoruje każdego prokuratora w Polsce. I trudno jest, by prokuratorzy mieli wyjaśniać sprawę, za którą polityczną odpowiedzialność ponosi kolega z rządu pana ministra Ziobro, czyli pan Mariusz Błaszczak. Po burzy, jaką wywołał reportaż, minister MSWiA Mariusz Błaszczak podjął decyzję o skierowaniu do Wrocławia specjalnego zespołu, którego zadaniem będzie dokładna analiza akt, a w szczególności sprawdzenie, czy czynności były rzetelne i zgodne z zasadami. Mateusz Czmiel, Echo 24.
Tłumy chętnych szturmowały wrocławskie muzea, instytucje kultury, a także inne ciekawe miejsca na mapie Wrocławia. Kolejna Noc Muzeów, organizowana zawsze w trzeci weekend maja, ponownie okazała się strzałem w dziesiątkę i przyciągnęła mnóstwo zwiedzających. A w nocy z soboty na niedzielę każdy mógł znaleźć coś godnego uwagi. No i przypominamy, to zupełnie za darmo. Noc ze zwiedzającymi spędził także Joachim Tomczyk. Ponad 80 instytucji wzięło udział w tegorocznej edycji Wrocławskiej Nocy Muzeów. Choć nazwa wskazuje inaczej, wiele z nich było już otwartych w sobotę od godzin popołudniowych. Na przykład w Muzeum Farmacji zwiedzanie poprzedzono wykładem połączonym z warsztatami Farmacja i Uroda. Jest to dom śląskiego aptekarza, czyli mówiąc krótko najstarsza w Polsce, a być może jedna z dwóch najstarszych w Europie kamienic aptekarskich. Datowanie 1286 rok na pewno. Fiskus zanotował podatki z tej apteki i ta apteka bez przerwy w tej kamienicy funkcjonowała, razem z właścicielami oczywiście, do 1951 roku. To jest, tradycja jest olbrzymia. Stąd też pomysł, żeby stworzyć tutaj Muzeum Farmacji, nie aptekarstwa, tylko Muzeum Farmacji, nauk farmaceutycznych. Oprócz podziwiania pięknej XIII-wiecznej kamienicy, zwiedzający na kilku piętrach mogli zobaczyć historię aptekarstwa i farmacji, zmieniające się procesy produkcji lekarstw, dawne opakowania i recepty. Ciekawi mnie temat farmacji i medycyny troszkę. Wszystkie przyrządy naprawdę bardzo ciekawe, wszystkie historyczne opakowania różnych leków, naprawdę super kolekcja i jest rzeczywiście co zobaczyć. Jesteśmy z Wydziału Chemicznego, przynajmniej ja, koleżanka z Inżynierii Środowiska, ale ogólnie się trochę tym interesujemy. Chcieliśmy zobaczyć po prostu, jak dawniej wytwarzano leki. W razie niestety chyba najgorsze jest to, że sprzęt, który tutaj jest, który czasem mogliśmy zobaczyć, używamy go jeszcze w laboratorium, więc trochę to smutne z jednej strony, a z drugiej strony no wiadomo, że niektóre rzeczy jak są dobre, to nie trzeba ich zmieniać. Dużym zainteresowaniem cieszyło się oczywiście Muzeum Miejskie Wrocławia, a w szczególności oddział historyczny. Przede wszystkim nasi zwiedzający mogli zobaczyć nasz flagowy, można powiedzieć, produkt, czyli wystawę 1000 lat Wrocławia. To jest wystawa historyczna, znana już wrocławianom, bo ona już ma kilka lat, ale no, niezmiennie cieszy się wielkim powodzeniem wśród naszych gości. Jest to wystawa opowiadająca dzieje miasta od roku 1000, aż właściwie do czasów współczesnych, multimedialna wystawa z wieloma ciekawymi animacjami, ale przede wszystkim z wyjątkowymi eksponatami. Niektórzy do zwiedzania podchodzili zupełnie spontanicznie. Inni, doświadczeni poprzednią edycją, mieli dokładny plan nocnej wycieczki. Bardzo fajny pomysł, ponieważ w sumie za darmo można zwiedzić tyle muzeów, ile się zdąży. No oczywiście wszystkich się nie zdąży, bo jest mało czasu. No ale zawsze warto próbować. Po pierwsze mobilizuje, po drugie jesteśmy no tak zagonieni, że nie ma czasu wybrać się w ciągu tygodnia, a to jest taki dzień, że na spokojnie można wszystko obejrzeć, to co oczywiście nas interesuje. W poprzednich latach rzeczywiście zwiedziliśmy kilka, ale nie wiedzieliśmy, że jest ich aż tyle na mapie Wrocławia. Niektóre się otwarły niedawno. Dlatego tak naprawdę też z ciekawości chcieliśmy zobaczyć. Noc muzeów to nie tylko podziwianie eksponatów, to jeszcze ponad 200 innych wydarzeń, wernisaży, warsztatów, pokazów filmowych i wykładów. Były też specjalne programy dla rodzin z dziećmi, a miłośnicy dawnych wrocławskich tramwajów mogli podróżować zabytkowym pojazdem. Dla Echo 24 Joachim Tomczyk. W dzisiejszych informacjach wracamy również do tematu mieszkań dla ofiar przemocy domowej, w wyniku której w całej Polsce ginie 150 kobiet rocznie. Ofiarami są również niestety dzieci pozbawione warunków do prawidłowego rozwoju. W odezwie na takie statystyki wrocławscy radni Prawa i Sprawiedliwości zaproponowali, aby pokrzywdzeni ze statusem niebieskiej karty dostawali dodatkowe punkty przy staraniach o mieszkanie socjalne. Ta propozycja nie spotkała się jednak z pozytywnym przyjęciem przez członków innych ugrupowań. Jaką decyzję w tej sprawie podjęli miejscy radni, to sprawdzała dla nas Klaudia Nawrocka. Projekt mieszkań socjalnych dla ofiar przemocy domowej tak, ale nie w kształcie zaproponowanym przez Prawo i Sprawiedliwość. Taką decyzję podjęli miejscy radni. Pomysł PiS-u dotyczył przyznawania 7 dodatkowych punktów ofiarom przemocy domowej, co przyspieszyłoby czas oczekiwania na mieszkanie socjalne. Trudno jest doszukiwać się jakiejś wiarygodności, jeżeli chodzi o zajmowanie się sprawami kobiet przez Prawo i Sprawiedliwość. My musimy rozpocząć dyskusję bardzo szeroką na temat w ogóle mieszkań socjalnych
takich mieszkań komunalnych. Dyskusja na ten temat dopiero w zespole trwa i nie można tego tak, że tak powiem, w przyspieszonym tempie zrobić. Jest zgoda do tego, żeby rzeczywiście pomóc ofiarom przemocy w rodzinie. No, kwestia jest tylko teraz ustalenia, diabeł tkwi w szczegółach. Musimy doprecyzować pewne zapisy, tak żeby ta pomoc była jak najbardziej skuteczna. Uchwała określająca zasady przyznawania mieszkań socjalnych powstała prawie 12 lat temu. O tym, że wymaga nowelizacji, przekonane są wszystkie kluby. Szeroką dyskusję na ten temat wywołała jednak sama ofiara przemocy domowej Irena Terpiłowska, składając w październiku ubiegłego roku gotowy projekt uchwały do Rady Miejskiej w tej sprawie. 20 października był omawiany mój wniosek, w którym między innymi zgłosiłam projekt uchwały, gotowy projekt uchwały, co trzeba zmienić w tej absurdalnej uchwale. Wtedy też w wyniku dyskusji radnych został powołany specjalny zespół, którego celem jest weryfikacja punktacji podczas procedury przyznawania lokali socjalnych. Kilka miesięcy po rozpoczęciu prac komisji okazało się, że nie ma dodatkowych propozycji rozwiązań w sprawie ofiar przemocy. Dopiero ostatni projekt wznowił dyskusję i skłonił radnych do kolejnych działań. Czas upływał, w końcu spotkał się zespół w marcu i okazało się, że w tym temacie nic nie zostało zrobione. No to po prostu wzięliśmy sprawę w swoje ręce i złożyliśmy własny projekt uchwały. Złożenie projektu przez Prawo i Sprawiedliwość spowodowało, że prace zespołu nabrały tempa, pewne poważne podejście rzeczywiście można było obserwować. Mimo skierowania projektu klubu PiS do drugiego czytania, radni zapewniają, że nie chcą jedynie zmiany punktacji dla ofiar przemocy, ale całościowej zmiany uchwały z 2005 roku. Twierdzą, że teraz zespół podejdzie do tematu kompleksowo. Pochylamy się nad całą punktacją, nad wszystkimi zapisami, które są w tej uchwale. Tam jest dużo szczegółów, które są po prostu piekielnie istotne. To znaczy, jak mamy weryfikować, że ktoś jest ofiarą przemocy domowej? Na podstawie niebieskiej karty? Być może nie tylko niebieska karta, być może jeszcze jakieś inne czynniki będą przemawiały za tym, że osoba, która jest poddawana przemocy, powinna takie mieszkanie w pierwszym rzędzie uzyskać. Jeżeli powstanie wspólny projekt wszystkich, no to oczywiście my nie będziemy się ubierać, bo to nie chodzi o to, żeby nasze było na wierzchu. To chodzi o to, żeby pomóc ofiarom przemocy w rodzinie. Projekt proponowany przez opozycyjnych radnych ma być głosowany na kolejnej sesji w Sukiennicach. W międzyczasie komisja złożona z rajców będzie pracowała nad nowelizacją uchwały. Klaudia Nawrocka, Echo 24. Kilka tysięcy widzów pojawiło się w niedzielę na wrocławskim torze wyścigów konnych i już od pierwszego biegu gonitwy na partynicach dostarczały zgromadzonym prawdziwie końską dawkę emocji, a zmagania jeźdźców podziwiał również nasz reporter Janusz Kołodziej. Trzeci dzień wyścigowy na wrocławskim torze wyścigów konnych partynice zapowiada się bardzo interesująco, szczególnie pierwsza gonitwa dnia to międzynarodowa gonitwa z płotami dla czteroletnich i starszych koni. W stawce 9 koni, najwyżej typowane to być może Zryf, być może Butch i Daisy Love. Zobaczymy, jak będzie to wyglądało w praktyce. Partynice to jest propozycja wrocławskiego toru wyścigów konnych i miasta Wrocławia dla mieszkańców, aby aktywnie spędzać czas. Partynice są wybitnie sportowe. Ja mam tutaj pełnię funkcję menadżera sportu i mi na sercu leży szczególnie, żeby odbierane były one przez sport i rekreację oczywiście. Wyścigi konne są tylko jednym z elementów tego. Drugim bardzo mocnym elementem naszej aktywności sportowej to jest jazda konna. Uczymy jeździć konnych i dzieci, i dorosłych. W tej chwili to są tysiące osób, które co miesiąc u nas uczą się i doskonalą swoje umiejętności jeździeckie. To są także oczywiście tereny do rekreacji. Jesteśmy nie tylko ośrodkiem jeździeckim, ale jesteśmy także wspaniałym miejscem do spacerów dla mieszkańców i w tym kierunku staramy się też partynice rozbudowywać. Mamy bardzo fajny program modernizacji partynic, dzięki któremu zyskają oni nowe możliwości po to, żeby tutaj pobiegać i poćwiczyć. Tak, tak. Konie w gonitwach płotowych to są konie doświadczone z jakąś tam karierą. Dzisiaj polecałbym szczególnie zwrócić uwagę na konia Aspire, który wygrał w swoim debiucie płotowym 3 tygodnie temu. Dzisiaj będzie próbował powtórzyć ten sukces. I ostatni płot dobiega końca. Pierwsza gonitwa płotowa i w zasadzie prowadzący od początku stawki Lascadel teraz walczy o zwycięstwo z
Aspire, numer 2 Lascadel, 1, Aspire wygrywa o długość na drugim miejscu Lascadel, a na trzecim Masza. Tak wyglądają wyniki pierwszej gonitwy, międzynarodowej gonitwy z płotami dla 4-letnich i starszych koni. Przed Państwem zwycięzca gonitwy Aspire, 5-letni wałak. Zapraszamy na podium czas na dekorację. Aspire już w pierwszym dniu wyścigowym w pięknym stylu wygrał gonitwę. No i dziś powtórzył ten wyczyn również w imponującym stylu po walce na prostej finiszowej. Aspire trenowany jest przez trenera Michała Borkowskiego w siodle, kandydat dżokejski Petr Tuma. Specjalista do spraw wyścigów konnych Piotr Pękala wręczy nagrodę dla właścicieli. Właściciele Państwo Pławac dziś nieobecni, więc na ręce trenera Borkowskiego ta nagroda. Gratulujemy i wielkie brawa dla zwycięzców Aspire, trener Michał Borkowski i Petr Tuma. Poprosimy jeszcze oczywiście o rundę honorową. O rundę Państwa obrawa Aspire, Michał Borkowski, Petr Tuma. Gratulujemy. To niedziela była ostatnim z dni otwartych funduszy europejskich prezentujących projekty zrealizowane dzięki unijnemu dofinansowaniu. Z tej okazji również w Parku Południowym zorganizowano piknik dla wrocławskich rodzin. W wydarzeniu wzięła również udział nasza reporterka Agata Todorow. W ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich Fundacja Promyk Słońca wraz z gminą Wrocław oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Wrocławiu przygotowała piknik rodzinny, poświęcony wszystkim dzieciom, a zwłaszcza tym, które borykają się z niepełnosprawnością. Przygotowaliśmy animacje różnego rodzaju, można pomalować buzie, puszczamy duże bańki. Jest z nami również pani ze Związku Głuchych z Jeleniej Góry, która uczy języka migowego, więc też bardzo, bardzo fajna, mam nadzieję, atrakcja. Mamy warsztaty plastyczne, nasi wolontariusze z Centrum Wolontariatu Fundacji Promyk Słońca wspierają nas w tych animacjach, więc myślę, że dzieje się dużo i warto wpaść. W trakcie pikniku wolontariusze oraz eksperci udzielali konsultacji dotyczących niepełnosprawności oraz konsultacji prawnej. Można było również porozmawiać z przedstawicielami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Miło, że coś takiego się dzieje i że przychodzą osoby zaangażowane i że też coraz więcej się mówi o osobach niepełnosprawnych, o tym, jak im pomóc i próbujemy znaleźć jakieś rozwiązania. Dzięki projektowi asystenci to się może udać. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego organizatorzy pikniku realizują projekt Samodzielni, skierowany do niepełnosprawnych wrocławian, którzy wymagają wsparcia drugiej osoby w codziennym funkcjonowaniu. Wspólnie z Fundacją Promyk Słońca z jednej strony opowiadamy, jak to jest poruszać się na wózku, jak to jest być wózkersem, z drugiej być może jak to jest, kiedy ktoś nie widzi, ale przede wszystkim także kto to jest asystent osoby z niepełnosprawnością, ponieważ jako miasto Wrocław, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wspólnie z Fundacją Promyk Słońca, która jest liderem tego projektu, realizujemy projekt Samodzielni, który już w samej nazwie wskazuje na to, że każdy może być samodzielny niezależnie od swojej niepełnosprawności. Do grudnia 2019 roku w ramach tego projektu wspartych zostanie blisko 50 osób z różnymi niepełnosprawnościami. To są projekty dotyczące asystentury dla osób niepełnosprawnych. W ramach projektów dofinansowanych właśnie ze środków unijnych zatrudniamy asystentów, którzy później świadczą bezpłatne usługi asystenckie dla osób niepełnosprawnych. I też z ofertą tych dwóch projektów można się dzisiaj zapoznać i dowiedzieć się, po co tutaj jesteśmy i w sumie w jakim celu. Dzięki projektowi ponad 50 osób znajdzie zatrudnienie jako osoby z niepełnosprawnością. Budżet projektu uzyskany m.in. z funduszy europejskich to około 2 miliony złotych. Dla Echo 24 Agata Todorow. A my przenosimy się także do Świdnicy, bo to właśnie tam padł rekord w 24-godzinnej jeździe na rowerze stacjonarnym. Uczestnicy wyczerpującego maratonu łącznie przejechali ponad 14 tysięcy kilometrów. Czynny udział w akcji wzięli również prezydent miasta Beata Moskal-Słoniewska, a także jej zastępca.
To jest próba bicia rekordu w jeździe 24-godzinnej. Chwyciło w tamtym roku i w tym roku postanowiliśmy to kontynuować, rozszerzając również aspekt o bieżnię mechaniczną, która też cieszy się wielkim powodzeniem. I liczymy na to, że w przyszłym roku wymyślimy może jeszcze trzecie urządzenie. 120 osób zapisało się do uczestnictwa i na rowerze rekordowym, i na bieżni, jak i również na rowerach rekreacyjnych. Często biegam, więc dla mnie to nie jest duży wyczyn. Kilka razy w tygodniu robię różne treningi, bieganie, rower, więc nie jest to dla mnie duży problem. Ustawiłem sobie 13 na godzinę, więc w pół godziny, jak utrzymam to tempo, to będzie super. Staramy się w Świdniczanach tę modę na rowery jeszcze bardziej zaszczepić, pokazać, że można jeździć na rowerze i dla przyjemności, i tak praktycznie na co dzień. Stąd takie akcje, stąd takie rekordy, rekord i wszystko to, co robimy przez te dni, ma jeszcze ten dodatkowy aspekt, że chcemy wspólnie wyjeździć kilka rowerów dla dzieci, których na te rowery zwyczajnie nie stać. Kiedy widzę moich kolegów, profesjonalistów, którzy tam tak ostro w tej chwili jadą, to jestem pewna, że rekord będzie. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w wieczornym wydaniu informacji Echo 24. Również dziś w imieniu całego zespołu redakcyjnego dziękuję Państwu bardzo za uwagę i do zobaczenia.